załatwię sobie nowego, mitycznego zadymiarza, a będzie to ostatni, jaki, Damianie? Hej ty! Tak? Ty! Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego Instagrama, gdzie pojawiają się rzeczy, które nie pojawiają się na YouTubie, takie jak moje prywatne życie, co pojawi się na kanale i inne ciekawe rzeczy, to wpisz Giladhis, a następnie obserwuj. A jeśli nie masz konta, to załóż, bo warto. Dziękuję. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladhis, dzisiaj ze mną Ola. Dzień dobry. I Hadesiak. Nie ma mnie. No to Hadesiaka nie ma, wyrzucamy go z grupy. No, moi drodzy, zapraszamy na kolejny odcinek z, oczywiście, Brawl Stara. No i na sam początek to oczywiście to, że udało mi się wbić 1000 pucharków, więc możemy sobie blokować Broka. Proszę bardzo. Całkiem fajnie, 5 na 7, więc jest całkiem nieźle. Mój serdeczny przyjaciel, możesz pokazać, jakiego ty masz dobrego Broka, bo ty jesteś najlepszym brokowym tym zawadiaką, jeśli chodzi o to. Brok po tej części Europy lepszego nie znajdziesz. Lepszego nie znajdziesz, taki rekinowy trochę Brok, nie? Jakby nie patrzeć na 15 randze, więc całkiem ładnie, jeśli chodzi o to. Ranga nie jest najważniejsza, pamiętajcie, liczy się to, co macie w sercu. Liczy się skill. Ty jesteś dobry. I jak nie macie Broka, to się nie przejmujcie, ja też go jeszcze nie mam. Tobie nie zależy, Damian, po prostu na pucharkach, ty po prostu grasz dla skilla, tak? Dlatego czasem przegrywasz. No, udało mi się również trafić Tarę, którą jeszcze nie miałem okazji zagrać, więc zagramy sobie dzisiaj. I trafiłem ją w skrzydce, więc to, co robiliśmy ostatnio, czyli próbowaliśmy robić w sumie, czyli trafienie chociażby samego Mortisa, to udało się Tarę trafić bez żadnego większego problemu, więc możemy sobie otworzyć jeszcze boksa na sam początek, zobaczyć, czy coś ciekawego się pojawi. Nic się ciekawego nie pojawiło. Przyjaciel, powiedz mi, kiedy mam otworzyć skrzynkę, bo ostatnio dzięki tobie coś mi się udało. Co? Nie wiem. No powiedz kiedy. Mogę cię trzymać w niepewności jeszcze? Ola powiedziała już, dobra, to Oli ja się nie udało, no to teraz twoja, no. A to ja już nie chcę. No dawaj, bo czekam. Nie, ja nie chcę. Czekam. Już. Dobra. Otwieram drugą, bo Damian nie potrafi się zdecydować, więc możemy sobie otworzyć kilka, ale chyba... O, coś tu wyszło, jest Karl, więc mam 4 na 4 bardzo rzadkich zadymiarzy, Damianie. Więc... Zero radości z nowej postaci. To dzięki mnie, możesz mi go teraz oddać. Zero radości z nowej postaci. Zero radości z nowej postaci. Także to, zagramy sobie Tarą na oblężeniu, zobaczymy, jak nam pójdzie. No, słucham twojego szybkiego instruktaża do tej postaci, Damianie, bo jeszcze nie grałem. Rzucasz trzema kartami i im bliżej jesteś, tym więcej kart trafi przeciwnika, a ultem przyciągasz ludzi do siebie, niszczysz kawałki ściany i możesz robota przyciągać, więc no. Okej. Więc jakby jest rozumiem, że to jest jednorazowe obrażenie, tak? Jeśli chodzi o te karty. Tak. Jednorazowo dostaję i potem już nie dostaję. Trochę nas tutaj cisnął, bym powiedział. Przyjaciel, bo ty powinieneś dla mnie być bliżej. Wiesz co, ja starałem się być bliżej, ale mnie troszkę zaszli. Więc tak średnio. A widzę, że też zginąłeś, więc nie jest... A, ty no Barleyem grasz w ogóle. Przyjaciel, bo ja nie mogę sobie biegać za śrubkami, to jest to właśnie. No, żadne z nas w sumie nie może zbytnio biegać, bo każde z nas ma mało zdrowia. W sumie Ola może biegać, tak. Ola musi biegać za śrubkami, no ale no ty też jesteś taki... Wy mi nawet nie powiedzieliście, co ja mam tutaj robić, co to jest. Masz biegać za śrubkami. Zabijaj ludzi i zbieraj śrubki. Śrubki są najważniejsze, śrubki są życiem. Dobra, i co ja robię tym swoim? Przyciągasz. Przyciągnąłem. Właśnie. Idealnie mówisz, dobra, idealnie. Tylko, że jak mnie bot walnie, to jestem w pupie. A tu jeszcze przyszła do nas ta, rosyjska. Ja go biję, spokojnie. Bot może was chwilę pobić, żeby nie bił tego, nie wybierzy. Okej, Damian, to teraz rozumiem, że idziemy zbierać śrubeczki. Musimy, i wygrywamy musimy zbierać to. Śrub. Aha, okej, dobra, trochę dostałem. Nie wiem, czy to aż takie dobre, że masz dwie dystansowe postaci, no, ale nie będę w to wnikał. W sumie dystansowe są całkiem spoko. Dobra, śrubeczka, tu jest jeszcze pani z Rosji. O Boże, tylko ona ma większy zasięg ode mnie. Zabiło mnie. Zabił mnie kolcem. Bum. Dobra. Chodź, ale musimy go zabić. Znów biorą dom. Dobra, przyciągnąłem ich. Ale ja mam śrubkę, więc... Niewiele to zrobiło, co prawda, ale znowu mają bota, więc niezbyt fajnie, ale chyba nie na zbyt dużym poziomie, nie? No ale w każdym razie, jeśli go szybko nie zabijemy, to... Ała, nie bij... come on! Jak to poszło totalnie? Dobra, na razie ma pół HP, więc nie jest źle. Dobra, jest problem. O, dobra, przyciągnąłem, jest, zabiłem jedną. Dobra, Damian... Nie, to Ola chyba załatwiła kolejną. Kolejnego, w sumie już nie wiem. Na razie mamy 26%, widzę, że może być dosyć ciężko. Jeśli nie weźmiemy tych śrubek, to non. Dobra, prawie go tam załatwiłem. Damian, bierz drugą śrubę i uciekaj. Dobra. Oj. O, nice, Damian.
Tam jest śrubka. Wiem właśnie, ale nie mogę zbytnio podejść. Dobra, idę zbierać ją. Ja wezmę drugą. Dobra, nice. Nie będę na razie ulta używał. Myślę, że nie ma sensu. Ja mam je za no... Kolejna śrubka. One się same pojawiają, Ola. Nie musisz się za no... Dobra, Ola, teraz musimy iść z botem, zabić ich. Zabić ich i musimy Tylko, że robot musi wejść pierwszy na tą strefę. Dobra. Dobra, idziemy. Od lewej jeszcze, Ola, uważaj tego najpierw może. Ała, dostałem. Ale nie udało mi się zbytnio, ale dobra, bot wchodzi. Nie wiem, czy ktoś tam żyje. A, dwie osoby zginęły. Hasiek widzę tam. Dobra, Hasiek, nice. Ciśnij, Hasiu. A, bot nie żyje. A czemu ja tu wlazłem w ogóle? Pff. Co ja odwalam? Się tak zaczęłam zastanawiać. To jest ostatnie oblężenie, więc musimy zebrać jak najwięcej śrubek, inaczej no przegramy. Dobra. Oni mają cztery na razie, więc... Boże, ten grubas mnie tam nerwuje. O Jezus, kolejni idą. No nie rzuciło mi ulta, co? Oj, come on, może być ciężko. Oni mają już 7. I śrubek leci bardzo dużo, ale nie, to już jest... To już jest raczej... bardzo średnio. Powiem ci, że takie mam podejście do tej postaci na razie dosyć sceptyczne. Może się jakby z czasem może nauczę. No i musimy się obronić przed botem, co będzie raczej... No, niezbyt łatwe. Co nie? O Jezus, co on mi zrobił? Spokojnie, troszeczkę obrażeń możecie przyjąć, ale... No, ale nasza ta ma 2000, więc no właśnie. Już nie ma. Ciężko. No i nowa skrzynka. Nic nowego, ale za to załatwię sobie nowego, mitycznego zadymiarza, a będzie to ostatni. Jaki, Damianie? A bo ja wiem, co ty tam masz, czekaj, ja ci zaraz powiem. Bo ja pamiętam Genie, no dokładnie, Genie. Także wszystkie mityczne również już posiadam, jeśli chodzi o to, przyjacielu. Może zmienimy sobie tryb na, nie wiem, na zbiory klejnotów, spróbujmy przynajmniej, jak tym razem pójdzie. No dobra, przyjaciel, to słucham twojego poradnika do tej postaci, w takim razie. Przyciągasz jej ultem, twoja kulka jak walni pierwszym strzałem zadaje najwięcej obrażeń, a tak to się rozwala na 5. Okej. Mam nadzieję, że zrozumiałeś tą prostą instrukcję. Całkiem ciekawie. O, ona tak dosyć specyficznie leci, widzę. Tak, no ona się rozdziela, no. Czyli ultem co robię jeszcze raz? Przyciągasz ludzi przez ścianę. Możesz przez ściany przyciągać, na spokojnie. O, ale muszę trafić go jak zwykłym pociskiem. Tak, musisz go trafić, no to jest normalne. O, okej. Okay. W sensie myślałem, że po prostu troszeczkę rzucam obszar i z tego obszaru mi ściąga. Nie. Jeśli ktoś ma no masz troszeczkę większy obszar tam niż te, nie wiem, mało. Uuu, ściągnąłem! Hasio, nie dobiłeś. To fajnie, że ten, ale coś... Fajnie, że ściągnę. No dobra, na razie się uczę tej postaci jakby, nie? Cały czas. Dobra, tu po lewej, po prawej znaczy siedzi, widzę. Dobra, nice. W sumie fajne, że te odłamki jakby zadają obrażenia. Tak, dobrze byłoby, jakbyś tego Karla przyciągnął. Na razie go nie widzę. No właśnie, ja tak. No chodź, Karl. Albo kogokolwiek z... Przyciągnę. Kogokolwiek z gemami, z pucharkami, wiem. Przyciągnąłem go. Nie dobiliście go. Przyjaciel, takie rzeczy się komunikuje, to jest teamplay. Przyjaciel, powiedziałem ci już po fakcie, jak go złapałem, tak? A, no to dobry teamplay, dobrze. Ola, dasz radę zebrać tego? Tego właśnie, o te dwa, idealnie. Okej. Miałam 3, ale... Tutaj ten Brock próbował mnie zjeść. Dobra, zaraz naładuję ulta, to powinienem sobie dać radę. Dobra, kolejny. Ja tu z boku próbuję ich. Ale dostałem... Wow! Ale się wysypali. Pięknie. Ja idę się schować. Mnie nie ma tu. Może mnie nie widzieli. Ja mogę zginąć, więc... Tak, ja mam 13 punktów, to ten. Oj. Ja się nie biegaj wokół mnie. Dobra, ja go tu obijam trochę. Dobra, na spokojnie. Nie idź ginąć, głupi jesteś. Takie, dobra, już mi nic nie mogą zrobić, więc zginę, nie? No powiem ci, że na razie chyba pozytywniej podchodzę, chociaż to może to jest kwestia tego, że tą postacią wygrałem, a tą poprzednią nie, więc... Dobra, lecimy. Po gwiazdeczki, mają tą... Nie Penny, tylko jak ona się nazywa, Damian? Piper. Piper, o, no, Piper. To będzie problematyczne. Nie no, słuchaj, walka snajperów to tylko ja jestem najlepszym snajperem no to słucham cię. Europy. No właśnie widzę, jak dostałeś. Słuchaj, to, że dostałem. Tyk. Przyciągam zaraz kogoś, Damian. Jesteś gotów? Grubą. Fajnie, tak no... Powiedz. Ja zabiłam, spokojnie.
Oj. Fidget Spinner leci. Czy jeszcze nie, ale będzie leciał Fidget Spinner. Mogę przyciągnąć Karla? O, przeciągnąłem Karla, Hasiek, dobiję go! Hasiek, bij go! Zabiłeś nas! O nie! Nie zabiłem, zdobyłem punkty. Przyjaciel, musisz też mieć. Ej, to w sumie możemy stać tu za tym murkiem, oni nam nic nie zrobią. Tu, tak, nie? Tylko, że wiesz co, ty musisz to ładować. Przyciągam, sobie, a... nie udało się. O Jezus, wszyscy są w tym miejscu. No wiem, że muszę sobie to ładować w jakiś sposób. O! Musimy też my mieć co czym strzelać, przyjaciel, wiesz? No tak, tak. Oj, karamba. O, okej. Okay. Dobra, dostałem za 2000. W sensie ta mapa jest strasznie otwarta i tak ciężko tu coś podziałać. Przyjaciel, tego właśnie powinieneś przyciągnąć, jak się kręci. Leży. Na razie oni mają ciężko, muszą podejść, a my się leczymy. Przyjaciel, my musimy mieć gwiazdki, oni nie. Wiem, a oni mnie biją strasznie. To się tak nie robi. O nie! A, nie przyciągnąłem. Potrzebujemy 9 gwiazdek, tak? To musimy się w bitkę zrobić chyba. Jeden leży. O nie! No, ale się wrypałeś. Ale się wrypałem, no. Niezbyt dobre. Hasio, dawaj jeszcze... O, dobra, zabili jeszcze kogoś. Ciebie. Nie. No trudno. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Mieli tą całą... Piper, no. Zapominam zawsze nazwę, ale to... może się uda, czasami może się nie uda. Widzę, że zmieniacie chyba postać, więc niech będzie. No dobra, to chyba w takim samym składzie. Znowu mają tego. O nie. O, znowu mają. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Chodźmy krzakami tyle. Wszyscy. Jolo. Kolcik tu stoi. Kolcika już nie ma. Już go nie ma. Pierwsze 3 punkty nasze. O. No. Nie Ola lubię, się wysypała. Nie lubię. Kurde, przyciągałem go trochę za późno. Dobra, czyli muszę cię go bardziej do... Ciebie, Hasio, przyciągać. Ła? Niezbyt miło. Ale bo tu kaktus jest. Właśnie, ty jesteś wiem. Na spokojnie sam w stanie zabić, przyjaciel, no. W teorii jestem. Chyba, że mnie Piperka trafi. O, nie dam jeszcze rady. Może na kaktusa chodźmy, stoi. Kaktusa. Jak stoi. Będę miał zaraz załadowane, to będę mógł cokolwiek zrobić. Kurde, come on, ona mi tak zbija HP, że ja mam 200 HP cały czas. Dobra, idę do ciebie, Ola, pomogę ci z nim. Idę do ciebie. Hasio tutaj widzę poleciał. Dawaj, Hasio, ciśnij go. A, dobiłam. Dobiłem, nice. To teraz cofka lekka. Ola, cofka, o. Ola nie zdążyła zrobić lekkiej cofki. Dobra, zaraz powinienem mieć ulcika, Hasio. Najlepiej tą Piperkę bierz. Jeśli masz kogoś brać, to bierz Piper. Dobra, spróbuję zaraz. Tylko musi podejść gdzieś tu, bo na razie to jej nawet nie widzę. Dobra, cofnijcie się, bo nie mam jak jej wciągnąć. Aha, dobra, to nieważne. Mamy 19, Damian. Krystian, ale cię widać w tych krzakach, źle stanąłeś trochę. Wiem. Piper, dawaj Ola. Nie. Ciśniemy, no dobrze, nice. To było ładne, ładne zgrane. Na blisko nie zrobi, chyba że ma ulta. To wtedy gorzej, dobra, nice, poszło. Proszę bardzo, no i to się udało ugrać. Proszę bardzo, Hasio, no ja zagram zawsze z gwiazdą gry, jak gra brokiem. No tutaj już się pogodziłem jakby. W tym przypadku. Hasio, zaraz zbijesz 1000 pucharków normalnie na tej postaci. Normalnie, 2000. 5000, dobra, może uda mi się jakieś do Giniego. Nie udało mi się trafić żadnych tych. No ale w każdym razie, jeśli chodzi o to, moi drodzy, to jeśli chodzi o wszystkie postaci, został nam Dynamike za 2000 pucharków, Bo za 3000. Frank jest jeszcze tutaj, ale to jest akurat epicki, więc... Epicki jest niżej niż mistyczny, nie? Tak. Tak, jest niżej. No i mamy 3 jeszcze legendarne, więc jakby to są wszystkie postaci, które zostały do odblokowania. Mamy wszystkie 3 mistyczne. Mi się udało jakby to wszystko zrobić. Cieszę się, więc dziękuję serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i pa, pa! Cześć! Pa, pa!